Fałszywe SMS-y o kwarantannie. Sanepid ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. GIS ostrzega przed fałszywymi SMS-ami. Główny inspektor sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami wzywającymi do kontaktu telefonicznego w sprawie dodatniego wyniku na wykrycie COVID-19, wynika z komunikatu opublikowanego w piątek na stronie Sanepidu. Inspekcja sanitarna, proszę o natychmiastowy kontakt telefoniczny pod numer 57. W sprawie dodatniego wyniku COVID-19. W przypadku braku kontaktu sprawa zostanie skierowana na policję, tak brzmi treść wiadomości tekstowej, przed którą ostrzega Sanepid. Inspekcja informuje, że nigdy nie wysyłała ani nie wysyła wiadomości o takiej treści i należy je traktować jako spam i oszustwo. Przestrzegła również przed odpowiadaniem i odzwanianiem pod wskazane numery. Najlepiej usunąć ją ze skrzynki odbiorczej, a każdą próbę wyłudzenia bądź oszustwa zgłosić na policję, zaleca.